Cześć, witam Was i moich kolegów wróbli. Słuchajcie, na tym drzewie jest z milion wróbli. Ja się dziwię, że to drzewo jeszcze stoi. Oj, 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 zobaczcie, jakie to ciasto puszyste wyszło, no piękne. Ja mam tendencję do pieczenia zakalców, także cieszy mnie to bardzo. Przyszła do mnie paczka z Lasza, super pachnąca paczka. Od razu Wam pokażę, co tutaj jest. I to jest jeden z prezentów urodzinowych ode mnie dla mnie. A co się będę? I to jest, słuchajcie, kolekcja Bridgerton, która była teraz na przecenie 50% chyba. Już Wam pokazuję, co tutaj jest. Wszystko będę testować. To jest taki balsam w kostce z pszczółką. Można by pomyśleć, że będzie pachniał miodowo, ale pachnie tak bardzo delikatnie kremowo po prostu. Tutaj mam taki różany krem pod prysznic. Proszę bardzo, tutaj jest napisane Bridgerton. Zobaczcie, tak to wygląda, jak taki dżemik. Błyszczący diamencik, przepięknie cukierkowo to pachnie, bardzo intensywnie. Aha, teraz się zorientowałam, że tutaj chodzi o diament sezonu. Kolejna kula do kąpieli wygląda tak. Proszę bardzo. Pachnie już bardziej delikatnie, tak przyjemnie świeżo i tutaj chyba, jak się nie mylę, chodzi o dwie rodziny. No i z racji tego, że miałam teraz rodziny, myślę, że mogę sobie pozwolić na bycie diamentem sezonu. Do mycia twarzy użyłam dzisiaj żelu Caudalie. Ja Wam wszystkie produkty wypiszę pod spodem. Do mycia ciała użyłam olejku L'Occitane. Ja do tego olejku wracam od lat. Szampon mam z firmy Moroccan Oil i powiem Wam, że uwielbiam ten zapach. Mogłabym mieć takie perfumy. Tutaj mam odżywkę bez spłukiwania z Sol de Janeiro i olejek do włosów na końcówki Moroccan Oil. Teraz umytą twarz spryskuję wodą różaną. To jest woda różana Make Me Bio, której używam już od lat. Pod oczy nałożę sobie krem ceramidowy od Eveline. I teraz nałożę sobie serum. Ja tutaj mam taką emulsję rozświetlającą od marki Clif. To jest emulsja z witaminą C. Jeżeli chodzi o krem, to użyję sobie dzisiaj kremu z witaminą C od marki Uzdrowisko i mam zamiar dodać do niego kilka kropel kwasu hialuronowego. To jest po prostu czysty kwas hialuronowy. Do tej mieszaniny dodam sobie jeszcze kropelki brązujące Drunk Elephant i powiem Wam, że nie jestem z tego produktu zadowolona. Ja go starałam się mieszać na początku z podkładem i powiem Wam, że efekt średnio mi się podoba. Ja mam taki płynny rozświetlacz od Maybelline i on jest dużo lepszy niż te kropelki. Teraz zmieszam je z kremem. Tego jeszcze nie robiłam i zobaczymy. OK. No i dobra, powiecie, wow, dobrze to wygląda, skóra ma taki piękny złoty glow i rzeczywiście, ale tak się trzeba namachać, żeby to rozprowadzić, żeby nie było plam. I ten produkt z Maybelline, który zaraz się tutaj Wam gdzieś pojawi, jest naprawdę dużo, dużo tańszy i moim zdaniem lepszy, także ja Wam polecam ten z Maybelline. Na usta nakładam moją ulubioną maseczkę Laneige, ta różowa jest najbardziej popularna, ja uwielbiam tą waniliową. I z racji tego, że nałożyłam jeszcze kropelki brązujące, nie nakładam już kremu z filtrem, ponieważ bym sobie je zmyła. Także po prostu jak się pomaluję później, to popsikam twarz tym sprayem z La Roche-Posay. Ja ten filtr przeciwsłoneczny bardzo lubię, ponieważ możemy go sobie dokładać cały czas w ciągu dnia na makijaż i to jest bardzo wygodne. Moje ciało nawilżę dzisiaj olejkiem migdałowym od L'Occitane. Uwielbiam ten olejek za nawilżenie i za zapach, tylko jest kurczę strasznie niewydajny. Tutaj mamy jedyne 100 ml.
Także no średnio to się opłaca. I teraz głównie na dekolt, kark i nogi, czyli obszary, które będą odkryte, nakładam sobie ochronę przeciwsłoneczną 30. To jest marka Fausan, dostaniecie ją w DM-ie. Oczywiście pamiętam o dłoniach i stopach. Tutaj mam krem do rąk L'Occitane. Tutaj mamy 20% zawartość Shea Butter, a to jest krem do stóp. Tutaj mamy 25%. Na skórki nakładam jeszcze olejek. Tutaj mam olejek Semilac. No dobra dziewczyny, to na koniec pielęgnacji spryskam się jeszcze mgiełką zapachową. To jest mgiełka Sol de Janeiro, ta żółta, chyba najbardziej popularna. I to jest moim zdaniem zapach wakacji, olejku do opalania. Tutaj mamy pistację, słony karmel. Czuję się ser, jakbym była na wakacjach. Bez Cavations tak zwanej ani rusz, jeszcze dopijam kawkę. Ubrałam się dzisiaj jak księżniczka w ogóle. Bo kto mi zabroni? Miałam, słuchajcie, urodziny i dzisiaj świętuję dalej. Idziemy zaraz z Markusem i z Jamie'em coś zjeść. W ogóle zaplanowaliśmy sobie taki bardzo przyjemny dzień tylko dla nas. Wiecie, że ja uwielbiam takie estetyczne kadry w ogóle u mnie na kanale. To jest mój styl, jeżeli chodzi o filmowanie. Ale dzisiejszy dzień to będzie już taki bardzo, bardzo instagramowy. I tutaj chciałam zaznaczyć, że nie każdy dzień tak wygląda. Ostatnio w ogóle nie mamy czasu dla siebie. Dzisiejszy dzień był po prostu tak zaplanowany z okazji moich urodzin, dlatego to tak wszystko pięknie dzisiaj będzie wyglądało. A właśnie a propos urodzin, słuchajcie. Pamiętacie, jak w poprzednim filmie opowiadałam Wam, że prosiłam Markusa, żeby przysiągł mi, że nie zrobi żadnej niespodzianki, żadnej imprezy niespodzianki. Markus obiecywał i co? I nic. I tak impreza była. Dzisiaj są moje urodziny. Od rana mąż mi serwuje McDonaldy. Mama, czuję buź! Ciąci masz! Ciąci masz! O Boże, dziękuję, Pysza! To znaczy nie mogę powiedzieć, że impreza nie wiadomo jaka, ponieważ byliśmy tego dnia z Jamie'em na ognisku. Chodzimy czasem z nim na takie dziecięce wieczorki właśnie przy ognisku i tam Markus zaprosił kilka osób z rodziny i trójkę naszych przyjaciół tutaj, którzy mieszkają koło nas. No i to wszystko niby było ograne tak, że to nie jest impreza urodzinowa, ale nie wiedziałam, że przyjdą, także była to niespodzianka, no i dla mnie to była niespodzianka urodzinowa. Czy się wkurzyłam? Owszem, wkurzyłam się. Trwało to co prawda z 5 minut, ale się wkurzyłam i ja mówiłam Markusowi, że się wkurzę, także proszę mi nie pisać, jaką jestem złą, niewdzięczną żoną. Ostrzegałam chłopa. No tak jak mówię, wkurzyłam się przez te 5 minut, ale zaraz mi przeszło, no i trzeba przyznać, że Markus to jest słodzina nie z tej ziemi. Dobra kochani, my to gadu gadu, ale musimy się zbierać, idziemy coś zjeść i idziemy kupić mój prezent urodzinowy, ponieważ przyszedł niewłaściwy prezent, ale prezenty wszystkie pokażę Wam później. Świeża lemoniada przyszła. Ja zamówiłam sałatkę z kozim serem. Chłopaki mają makaron i pizzę oczywiście. Przyszliśmy, słuchajcie, do kina, ale nie żeby oglądać film, tylko żeby kupić popcorn. I później mieć taki kinowy feeling w domu. No dobra, to się teraz troszeczkę pochwalimy, pokażę Wam moje prezenty urodzinowe. Nie było tutaj jakiejś wielkiej niespodzianki dla mnie, ponieważ my co roku sobie po prostu mówimy, co byśmy chcieli. Może to jest mało romantyczne, może mało kreatywne, ale tak się jakoś przyjęło, tak jest nam wygodnie i tak w naszej rodzinie to najlepiej funkcjonuje. Jedyna niespodzianka jest taka, że zamiast jednego zapachu Chanel mam teraz dwa zapachy. Słuchajcie, zażyczyłam sobie od Markusa perfumy Chanel Chance. Powiem Wam szczerze, że ja nie do końca wiedziałam, jak te perfumy pachną. Wiedziałam tylko, że to jest kategoria zapachowa, która mi odpowiada i też kiedyś je wąchałam, jak byłam nastolatką chyba naprawdę kilka lat temu, ale pamiętam, że tak mi utkwiły w pamięci, tak mi się spodobały i wtedy już stwierdziłam, że kiedyś je sobie kupię. Markus więc zamówił mi te perfumy przez internet i słuchajcie, przyszły nie te, bo przyszły do nas Chanel Chance o tendre. Później sprawdzaliśmy i nie była to pomyłka Markusa, także mówimy dobra, odsyłamy. Ale ja słuchajcie, już się tymi perfumami wypsikałam, zanim zauważyłam, że to nie są te, które chciałam. I mówię, a dobra, już nie wysyłamy, ja te perfumy po prostu od Ciebie odkupię, zrobię sobie sama prezent. Także te perfumy teraz u mnie zostały, a dzisiaj dokupiliśmy te klasyczne, które wstępnie chciałam. Testuję póki co te zapachy, wrócę do Was po jakimś czasie, może zmieni recenzją. Do tego zapachu o tendre jeszcze się przyzwyczajam, bo ja
tutaj wyczuwam lekką słodycz, a ja mam problem ze słodkimi perfumami. One nie są takie w 100% słodkie, są świeżo, kwiatowo słodkie, ale u mnie często jest tak, że jak ja wyczułam chociaż troszeczkę słodyczy, to jest mi niedobrze. Także tutaj muszę się zastanowić, czy jest mi niedobrze, czy jednak nie. Póki co jeszcze to rozkminiam. I z zapachów otrzymałam jeszcze moje ukochane od lat perfumy. To jest mój zapach numer 1, czyli Chloé. Myślę, że bardzo dobrze to wiecie, jeżeli mnie oglądacie. Często pytacie mnie, jakich dokładnie perfum Chloé ja używam, bo wyszło ich teraz naprawdę mnóstwo. Ja używam tego klasycznego zapachu po prostu Chloé. I do tego dostałam jeszcze balsam perfumowany. Balsamu Chloé jeszcze nie miałam. I jest to świetne, ponieważ wzmacnia zapach perfum. To jest taka buteleczka 200 ml. No i na pewno nie będę smarowała tym balsamem na przykład nóg, bo będzie mi go szkoda. Bardziej tutaj właśnie górek, gdzie będę się psikała perfumami. Wtedy, tak jak mówię, ten zapach będzie jeszcze bardziej intensywny. Będzie się jeszcze dłużej utrzymywał. Chociaż w przypadku Chloé ten zapach i tak utrzymuje się cały dzień, także problemu z tym nie ma. Dostałam jeszcze taki set od Bobbi Brown. To jest ta popularna witaminowa baza. I tutaj jest baza pod oczy i baza na twarz pod makijaż. Testuję te kosmetyki i wrócę do Was za jakiś czas z recenzją, ale powiem Wam, że nałożyłam tą bazę chyba z 2-3 razy i naprawdę twarz wyglądała idealnie. Także póki co jestem bardzo zadowolona. I to były wszystkie prezenty, które mogę Wam teraz pokazać. Idzie do mnie jeszcze jeden prezent. Może Wam tutaj gdzieś wstawię zdjęcie. To są takie przepiękne kieliszki od Disneya z Tinkerbell. No są cudowne. Wow! Hast du das gesehen? Ja, ich bin begeistert. Kannst du diese trinken? Nee. Das sieht aber fantastisch aus. Schön pink. Wie in der Moët-Werbung. Das ist wie Besties Arm, perfekt. Plany pielęgnacyjne na dzisiejszy wieczór to takie skarpetki nawilżające, maseczka oczyszczająca i mamy plan nałożyć sobie tą maseczkę złuszczającą od marki Drunk Elephant Baby Facial. Uwielbiam ją. Das ist fantastisch. Ja? Schmeckst du den Preis? Schmeckst du? Ja. Warte auf den ersten Eindruck. Also die wissen, warum sie so teuer sind. Słuchajcie, włączyliśmy sobie ten horror i wyłączyłam go 2 razy. Markus się na mnie złości, że po prostu wyłączam film w trakcie, ale ja nie wiem, o co chodzi. Oduczyłam się oglądać horrorów. Nie mogę oglądać. Kiedyś byłam naprawdę ogromnym fanem, a teraz to nie na moje nerwy. Cześć kochani, kolejnego dnia.
Słuchajcie, zostańmy przez chwilę przy tej zapiekance z cukinią, bo ja nie pomyślałabym, że to będzie tak przepyszne. Naprawdę, bo takie niby nic, ziemniaki, pomidory, cukinia, a naprawdę to danie wyszło tak aromatyczne, tak super przyprawione, no przepyszne, naprawdę. Także koniecznie spróbujcie. Ja Wam wrzucę przepis w opis i jeżeli takie warzywa to dla Was jednak za mało na obiad, to polecam Wam dodać do tego mięso mielone, podsmażone. Cukinia właśnie w połączeniu z mięsem mielonym smakuje super, bardzo to pasuje, także próbujcie. Chciałam Wam pokazać dwie nowe sukienki, one do mnie przyszły wczoraj i zastanawiam się właśnie, czy je zostawić. Ja sobie te rękawy tak bym podwinęła. Ta sukienka bardzo, ale to bardzo mi się podoba, no jest przepiękna, tylko ona jest troszeczkę za ciasna w biuście, tak centymetr tutaj więcej mogłoby być. Ja i tak bym tą sukienkę nosiła tak, tak ją widziałam na zdjęciu, tak mi się spodobała, ale jakbym chciała sobie tutaj zapiąć, to te guziki się rozchodzą. I słuchajcie, to jest rozmiar SM i patrzyłam na stronie, rozmiar ML jest teraz wyprzedany. Także nie wiem właśnie, czy teraz tą zostawić, czy jednak czekać, co powiecie. Bo jednak nie powinno to się tutaj chyba rozchodzić, nie? Bo to tak nieelegancko wygląda. No nie wiem, doradźcie mi. I też pytanie jest, czy ta o rozmiar większa będzie tutaj dobra, nie? Czy będzie dobrze leżała? No ale sama w sobie jest przepiękna. I kolejną rzeczą jest taki kombinezon biało-beżowy. Jest przepiękny, przeuroczy, ale za krótki. Dlatego na pewno odsyłam, ale jeżeli Wam się podoba, to daję znać, że jest przymilusi, wygląda pięknie, ale może na troszeczkę niższe osoby, powiedziałabym. Ja mam 1,70 m, no i jednak jest troszeczkę za krótki. Mamowy kącik zwierzeń teraz będzie i chyba takie mamowe zwierzanie wprowadzę na stałe do moich vlogów. Tak kilka minut tylko, bo wiadomo, nie wszystkich to interesuje. Myślę jednak, że warto czasami mówić o tych emocjach, uczuciach, jakie niesie ze sobą macierzyństwo, ponieważ to jest taka mieszanka, że czasami bardzo to potrafi przytłoczyć, a jestem przekonana, że każda z nas to przeżywa i po prostu trzeba się czasami wygadać. Jest mi smutno, słuchajcie. Chodzę taka rozżalona, bo w przyszłym tygodniu Jamie zmienia żłobek na przedszkole. No, mówię Wam. Co prawda dla Jamie'ego nie będzie to jakaś ogromna zmiana, ponieważ zmienia się tylko budynek, ale panie i grupka dzieci przechodzi, ale ja tak jakoś emocjonalnie na to reaguję, nie spodziewałam się tego i Markus to samo. Ostatnio o tym rozmawialiśmy i miał łzy w oczach. Wiecie, z jednej strony jestem szalenie dumna, że przed Jamie'im kolejny etap w życiu, że tak świetnie się rozwija, jest takim wspaniałym chłopcem, a z drugiej strony jak widzę, jak moje dzieciątko, moje maleństwo rośnie, to ogarnia mnie straszny smutek, już się w ogóle wzruszam, jak teraz o tym do Was mówię. Tak sobie myślę, Boże, jak ten czas szybko leci, szalenie szybko, przecież niebawem Jamie będzie szedł do szkoły. I pojawiają mi się w głowie takie myśli, kurczę, kiedyś moje dziecko nie będzie mnie wołało, jak się obudzi, nie będzie potrzebowało tulenia mamusi, nie będzie mnie potrzebowało tu czy tu. I ja jestem jakaś, nie wiem, co mi się dzieje. Mówię Wam, chodzę taka rozżalona od tygodnia. Moje dziecko ma, słuchajcie, 3 lata, a ja płaczę jakby, nie wiem, jakby się wyprowadzało gdzieś na studia za granicę. Dobra, Ewelina, spokój. Jest to szalenie smutne. Myślę, że dla większości mam. Koniecznie napiszcie mi w komentarzach, jak to jest u Was. Patrzenie, jak dzieci dorastają, napawa właśnie dumą, szczęściem i jednocześnie jest szalenie smutne. Myślę, że dla większości mam. Dlatego podejmuję ten temat, bo jestem bardzo ciekawa, jak to jest u Was. Także bądźcie tak miłe i podzielcie się w komentarzu, jak to u Was wygląda, czy też tak to przeżywacie. I to są nasze emocje. My byśmy chcieli, żeby nasze dzieci były z nami na zawsze. Żebyśmy zawsze czuli się im tak potrzebni, a jednocześnie zdajemy sobie z tego sprawę, że dzieci potrzebują wolności, że musimy kiedyś te dzieci z gniazda wypuścić. Naszą rolą jest to, żeby wychowywać je tak, żeby były samodzielne, żeby chłopcy nie byli mami synkami na przykład. Wiemy to, ale mimo wszystko nasze uczucia tutaj zostają. Czekam, kochane, albo też kochani, na Wasze komentarze. Jeżeli jesteście może rodzicami dorosłych już dzieci, to też napiszcie, jak to było u Was, kiedy dzieci wylatywały z gniazd. Ja teraz w ogóle rozumiem moją mamę, jak to przeżywała, kiedy ja wyprowadzałam się do Niemiec. Jesteśmy w stanie zrozumieć naszych rodziców w 100% dopiero jak sami zostaniemy rodzicami. Zmieniając teraz trochę temat, ale nadal zostając przy temacie rodzicielstwa,
wyświetlił mi się ostatnio taki filmik na Instagramie. On chyba jest dosyć popularny, bo widziałam go u kilku osób. Wrzucę Wam może tutaj. Tam na przykładzie szklanek była przedstawiona trauma pokoleniowa. Ten krótki filmik pokazuje, jak nasze traumy przechodzą z pokolenia na pokolenie. I my jesteśmy w stanie rozpoznać te traumy, rozpoznać schematy, według których działamy, które się cały czas powtarzają w rodzinie. Możemy próbować uleczyć siebie i tym samym nie przekazywać tej traumy naszym dzieciom. I powiem Wam, że ja to widzę. Ja naprawdę widzę te schematy działania, które przechodzą na przykład w mojej rodzinie czy w rodzinach moich bliskich z pokolenia na pokolenie. Dostrzegam na przykład to, w jaki sposób ja reaguję na konkretne sytuacje. Reaguję czasami tak samo, jak na przykład zareagowałaby moja mama czy moja babcia. I ja na przykład w tej chwili czuję, że moja reakcja pochodząca z serca jest inna, ale z tyłu głowy mam głos, który mówi: musisz tak zareagować, musisz tak zareagować, bo tak jest, bo tak zawsze było, ale właśnie jednocześnie w sercu czuję, że to nie jest moje, że to nie jest moja reakcja. I tak to właśnie działa. I tutaj mówimy o traumach, ale trauma nie musi zawsze znaczyć jakichś traumatycznych przeżyć, traumatycznych zachowań. To są czasami takie małe reakcje na jakieś konkretne rzeczy, jakieś takie właśnie schematy powtarzające się, które wcale nie są nasze, nie? Marku, słuchajcie, spędza dzisiaj wieczór naszego sąsiada i zarazem przyjaciela rodziny, ponieważ jest on architektem i tam planują jakieś kontakty, kilka spraw do naszego domu. A ja teraz będę robiła szybko kolację i znalazłam bardzo fajny przepis. Tak mi się wydaje, że fajny. Wygląda to smakowicie w każdym razie. Na sałatkę Cezar. Markus w ogóle jest ogromnym fanem sałatki Cezar i ja również bardzo lubię. I bardzo nam się ona kojarzy z Florydą. Z Fort Myers szczególnie, bo tam na plaży była taka bardzo przyjemna restauracja z muzyką country w tle, co ja kocham, jak wiecie. I tam jedliśmy bardzo często właśnie sałatkę grecką z grzankami czosnkowymi. No przepyszne to było i dla nas to jest jeden ze smaków Florydy. Ja Wam, słuchajcie, przepis na sałatkę zostawię pod filmem. Nie będę teraz przedłużać, ale chciałam Wam tylko pokazać kurczaka, którego użyję, bo to jest kurczak bio, pierś z kurczaka i ona jest już zamarynowana w jogurcie i czosnku. Ja bitte? Ja, ist Rene auch so Caesar Salad mit Chicken oder ist das nicht so sein? Ist das Caesar Salad mit Chicken? Ist das Caesar Salat mit Chicken? Er probiert einfach. René ist jetzt irgendwie kulinarisch offen. Jutti, aber es dauert noch. Wollte nur fragen, wie viel ich machen soll. Isst du eigentlich Hühnchen? Eigentlich nicht, was? Eigentlich nicht, aber er probiert es heute. Okay. Das ist sehr freundlich. Okay. Okay, tschüss. Tschüss. This might go on.